Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta. Krzysiu. I jesteście na kanale Enjoyment Family. I dzisiaj ubieramy salon. Doczekałam się. Chcę się pozbyć tych pudeł, które tutaj wszystkie widzicie, bo jest tego cała masa i stoi, to zajmuje miejsce. Te pudła idą już po prostu do makulatury, bo chcemy je wymienić na plastiki. Jak je schowiemy, to pewnie, wiesz, po świętach znowu władujemy w nie rzeczy. Więc zamysł jest taki, że jeszcze teraz przed świętami będziemy, jak będziemy w Castoramie czy gdzieś tam, to kupimy pojemniki. Natomiast dzisiaj mamy zadanie ubrać lampę, bo mam tutaj takie dodatki, lampę? Które są bardziej czerwone. To nie wiedziałem, że będziemy ubierać lampę. Okay. Tak. Tam mam takie na przykład gwiazdy betlejemskie, też sztuczne, już specjalnie wszystko kupiłam. Będziemy zmieniać tutaj tą aranżację, czyli wszystkie te beże i brązy wypadł na razie na rzecz czerwonych au rzeczy. Trzeba to przygrzebać, zobaczyć, bo mi się wydaje, że jeszcze gdzieś jakieś pudełko utknęło nas na strychu. Tak? Czuję w kościach, że to nie jest wszystko. Tutaj jeszcze nad okno będziemy zakładać na pewno te girlandy, no nie? I łańcuchy LED. I łańcuchy LED, więc tak. To teraz się zajmiemy. A pamiętajcie, że dzisiaj wpada nowe zadanie. Na Instagramie, także wpadajcie do nas na Instagrama, tutaj się wyświetlają. Wykonujcie kolejne zadanko. Mam nadzieję, że poprzednie wyszło. Fajnie będzie, jeżeli będziecie nas oznaczać na przykład podczas wykonywania tych zadań. Jakąś takie zdjęcie na story, musi być profil publiczny, no bo wtedy będziemy mogli to zobaczyć i udostępnić. Będzie bardzo miło, jeżeli włączycie się w tą przedświąteczną zabawę. Dobrze. Tyle w ramach wstępu i mojego gadania. Piękny mamy choinkę, nie? Obracamy specjalnie dzisiaj, żeby wszędzie było idealnie dużo lampek. A jeżeli ktoś nie wiedział, ile tu jest lampek, a jest tu wciul lampek, to zapraszamy na poprzedniego vloga. Znaczy tutaj wam linkuję, bo nie wiem, który to był. Mieć wystrój świąteczny, ale wiem, ile to zawsze jest roboty. Zawsze jest tyle roboty. Musimy jechać wcześniej po te pudełka, bo to gdzieś muszę wpakować. No właśnie mówiłem, żeby to wpakować do tych pudeł, nie? Jak to położymy na stole, to jeszcze dzisiaj pojedziemy po pudełka. Ale nie pojedziemy dzisiaj po pudełka, kochanie. Nie pojedziemy nigdy, ja w ogóle z tego domu nie wychodzę. Dobrze, no i pojedziemy po pudełka. To jest świąteczne zdjęcie z zeszłego roku i w tym roku plan jest taki, żeby zrobić identyczne. Wiesz, Mikołaj w środku, no nie, z tyłu jest taki sam wystrój, więc będziemy próbować odtworzyć to zdjęcie. Mam nadzieję, że Miki będzie współpracował, bo on teraz nie uleży taki, tak trochę, tak grzecznie, tak długo. Czy długo? 30 sekund? Ja niewiele wymagam, ja wymagam 30 sekund. Dobrze, odkładamy, ściągamy tamto, myjemy półeczki i zaczynamy. When you're around, I know it's true. You make me feel so good, baby. So good, so good. Every single day was fun, but I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight, just like you do. Feel so good, so good. Dzień dobry, kto to się obudził? Mikołaj się obudził i przyjdzie teraz pomagać rodzicom. Zobacz, co myśmy już zrobili. Yeah. Heavy metal. Mikołaj... Nie było, co? Mikołaj ma w głowie co? Bajzel? Trochę bałaganu, ale będzie dobrze. Pomożesz mi czyścić? To jest zawsze tak, że jak się zaczyna ubierać, to jest wszystko taki rozgardiaż, że szok. Tu na wyspie wszystko jest wszędzie, część rzeczy chowam, tam do pudła, część rzeczy czyszczę, ale kochanie, patrz na co wpadłam. Rewelacyjny pomysł. Bo i tak mamy ścianę do malowania, więc tam kij, no nie? Ale ładnie by było. No, ładnie. Żebyśmy to tutaj zawiesili, bo na drzwi mamy nieco inny pomysł w tym roku, nie? Na czym? Na gwoździu? No właśnie nie wiem na czym, to jeszcze się zastanawiam na czym. To ci wie gustka. Ok.
Okej, okay. On tam już zostanie, bo coś innego po świętach. Ale to będzie chyba fajne tutaj. Tak. Wydaje mi się, że bardzo świątecznie i... Będzie super. Ciepło, Mikołaj? Świeci się choineczka. Zobacz, jak się świeci ładnie tutaj choinka. Widzisz? Ja. No, świecą się lampeczki. Tutaj też się świecą. No, jak się świecą lampeczki, ja. Tak. Super. Aż ci się pięknie odbija, może ta choinka. Dobra, ja teraz odpalam Pinteresta i robimy taką chwilę przerwy, poszukamy inspiracji, tak? A to mam wziąć, dobrze, już zabiorę, już mam się zabierać, dziękuję. Jest tu Mikiś, ale nie dotykaj, tata tam myje, a mama szuka. To możesz tatusiowi? Dobra, choinka, przeglądaj. Nie. Choinka. Nie. Potrzebuję takie laski cukrowe duże. Zobacz, jak ładne. Tak. Mama szuka teraz pomysłu. Zrobiliśmy sobie małą przerwę na jedzenie. Proszę. Mikołaj wcina, jak zawsze. Dzisiaj rybka, ale jest przepyszna. Ja kocham rybę w ogóle. Uwielbiam ryby. A ta jest naprawdę mega dobra. Świetnie połknięta. No, jeszcze musicie się pobawić. Co to? Catering mamy z tej firmy, co tam mówiliśmy dla mnie. Na pierwszym vlogmasie. Także jak coś, to link macie w opisie. Yes. Halo. Tak, teraz trzeba podnieść, bo to... Może, to może być tak, umowa? To jest właśnie taka zależność, tak. Że jak Mikołajowi coś spadnie, to on nie zje kolejnego kawałka, dopóki mu się tego nie poda. Tak, jak mu się to nie odciążyło. A to? To? Tak, ale to jeszcze nie wszystko chyba będzie. Czy to jest wystarczające, żeby zjeść kolejny kawałek? Tak, no. Tak to właśnie u nas wygląda. Tak nas trenuje syn. To smacznego i widzimy się za chwilę. Krzyś właśnie poszedł na górę ściągać zasłony, firany, wszystko idzie do prania, bo to jest taki kilka razy w roku, gdzie się to wszystko pierze i nie sposób założyć dekoracji świątecznych, gdy nie będzie tego wszystkiego już gotowego. Mamy skok rozwojowy z Mikołajem, także to się wszystko nam tak skrupiło i po wczorajszym dniu było bardzo ciężko. Tu, to jest pilot do telewizora, wiesz? Ale telewizor oglądamy wieczorem, jeżeli już oglądamy. Więc jestem trochę wykończona po prostu wczorajszym dniem. Jeszcze pracowaliśmy do późna, bo pracowaliśmy do 12. Zobacz, tutaj puzzle dam. I tak właśnie jest cały czas, także u nas Mikołaj też płacze. Zobacz, książeczka, to weźmiemy. Chcesz się poprzytulać? Poprzytulamy. Ja wiem, ciężko jest, musisz poradzić z tym wszystkim, tak? No musisz sobie poradzić, my też. No. Co to tam, tatuś robi stuku puku? Idzie z całą masą wszystkiego. Wszystko spadło, będzie mała prała. Dobrze, że jest suszarka, to wrzucę to do suszarki, potem tylko zostanie mi prasowanie. Ale wydaje mi się, że to już na... Tak, bam, na wieczór. Segreguję takie rzeczy, które gdzieś tam się wrzuciło, jest z roku na rok, są niewykorzystywane. Więc część po prostu dekoracji zostawię tak, żeby ktoś mógł sobie je zabrać, te, które jakby zmieniłam styl, o, w ten sposób, stwierdziłam, że nie będę tego trzymać cały czas, tak? Tylko ktoś się ucieszy. Trzymaj się. Ale silny, jakie mięsienki tu są. Może pooglądamy książeczkę? Nie, książeczka nie. Mama na ręce, tak. Ocio. A patrz, jakie mama ma rogi. Co to tu ma? Też takie?
O, sam sobie wziąłeś, dobrze. Założymy. Czekaj. One mają uszy, widzisz? Jakie mają uszy? Takie mają uszy. Zobacz, takie mają uszy. Proszę bardzo. O, nie chcesz tak. A mój taki. Ja mam założyć? Dobrze, Bambi. O! Także. Czytaliśmy. Ma to potrwać gdzieś tydzień. Mamy ze sobą mniejszą połowę. No, co byś chciał? Co byś chciał? Co byśmy chcieli? Ała, będę miała śniak. Łączymy się w bólu z wszystkimi tymi, którzy mają podobną sytuację. To najgorsze, że on mnie oczka, wcale mu się nie chce spać. Otworzysz paczkę? Takie nam cuda tu przyszły, proszę. Przed chwileczką dotarł kurier, tak. Przywiózł paczuchę. Co jest w środku? Zamawiałam ją pod osłoną nocy. Jak spałem? Tak. O ty. Otwieramy, no. Mama zamawia paczki, jak teraz śpi. A tam tylko dużo papieru. A nie, to nie jest to. Ale też spoko. Ale to też nie wiedziałem. Kalendarze adwentowe dla psiuszy. A, to wiedziałem. To wiedziałeś. Uuu, jest design, ale lekkie. Hał, hał. Kto to jest taki wilk? On robi auu, tak? Dalia, Alita! Damy im smaczki. Dalenio Zalitos! Zbiegną. Jak zapakowane w ogóle. Jak wiesz. Jakby się miało coś w tym stać. No. Patrzcie co, tu. Co ty tu masz? Wolf! To są w ogóle, słuchajcie, smaczki. O! Ojej. Podwójne są? Tak, podwójne. No to super. Tu możesz kupić jeden kalendarz. Ale nie wiedziałam, że wszystkie są podwójne. To są w ogóle smaczki, które... W tamtym roku kupowałam Trixie, taki najpopularniejszy kalendarz. I powiem wam, że dziadostwo pierwszej klasy, no nie? A tu są suszone mięso i tak dalej. Same dobre rzeczy, a Dalia też jest alergiczką, nie może jeść kurczaka. Tutaj jest jedne są jakieś smaczki z kurczaka, a reszta jest wołowa. I po prostu dostanie Alitos. Szukamy dwójki, tak? Ale psiusze, trójkę ma, mama. No, że też dla psów nawet tak trzeba wyszukiwać. Mam dwójkę. I to jest w dwójce. O, także to ma bardzo dobry skład. Jeżeli szukacie czegoś dla psiaków, to chcesz dać? O, widzicie? I to są takie suszone kawałki czegoś. Tam jest wypisane wszystko. Czekaj, dasz Alicie, proszę. Alicce daj am. Nie! Nie! Alicce. Tak, i teraz Dali. Dalia, chodź. Chodź tu. Nie Alicce, tutaj, Dalaniowi. No, chodź Ali, chodź w chapu. Ojej. Ostrożnie. O, trochę ci diabła, co? Troszeczkę. Ale to wszystko, Dali taki jest, wiesz? Będziesz na ten raz wiedział. Dasz im jeszcze? Chcesz im dać? Dalia, chodź tutaj. Tak, nakarmisz pieski. Proszę, możesz dać Alitce, bo to jest znowu jedynka. Tak, super, widzisz? Chodź dalej, chodź, hop, chodź. Teraz daj Daleni. Nie, nie, a Daleniowi. Tutaj Alitka dostała, teraz Dalia. Mikuś, teraz Dalia. Ostrożnie, Dalenios, bo Mikołaj nie chce ci dać. No, dobra, dobra, jeszcze mamy, ale to resztę będziemy otwierać jutro, bo za dużo smaczków to też niedobrze, wiesz? Potem, jutro będziesz dawał pieskom, tak? Tak, jakbyś za dużo zjadł słodycz. Możesz dać Alicce. Mmm, jakie dobre! O, chcę te papierki. Papierki chcesz? Mhm. Pójdziemy do kosza z nimi. Dalenios? Nie ma więcej papierków. Chcesz dać Daleni? Mikołaj? Kochanie, chcesz dać Daleni? Że one tak to szybko jedzą? No to jest takie, dotknij sobie, takie suche i bardzo lekkie. No. Wiesz. Jakbym to porównał do korka z wina. Ale pachnie po prostu tymi smaczkami takimi tak. Z mięsa. No proszę, Daleniusz.
Dobra, następne jutro. Dobra, pieski będą czekać. A, no, wracam. W tamtym roku kupowałam kalendarz Trixie. I były te smaczki takie, powiem wam, no proszkowe, nie wiem co tam było, ale samo dziadostwo. I w tym roku stwierdziłam, że to nie ma sensu im czegoś takiego dawać w ogóle, więc kupiłam droższy kalendarz, bo tam Trixie to kosztuje chyba 20 zł. Było tych smaczków w cholerę, ale takie jakby gumowe, nie wiadomo jaki to odpad, z czego to odpad, a tutaj on ma o wiele lepszy skład. Także jeżeli szukacie czegoś dobrego dla pupila, żeby to też było dla niego fajne, bo wy byle czekoladopodobnych rzeczy nie chcielibyście jeść, nie? Już damy. To otworzymy jeszcze jeden im, dobra? To dodaję wam link w opisie. A przeczytaj, co tam jest. Białko surowe, tłuszcz, popiół surowy, włókno surowe. Zero więcej składników. Potem płuca jagnięce, wątroba wołowa, filet z łososia, szyję kacze. I to jest koniec smaczku. No i wszystko jest po prostu z tego zrobione, no nie? No i super. A patrz co robią. Poprzednio, w tamtym roku jak dawałam im te smaki, to nie było jakiegoś takiego, aż takiego zaangażowania. Super! Jak? Teraz Alicce? No. Brawo. Brawo. No kochani, ale... cały czas dawał. Tak, teraz. Tak. Jutro będziemy im dawać, dobrze? Na dzisiaj tyle. Idę ściągać dalej firanki. Nie wiem, co będziemy robić, bo z Mikołajem ciężko będzie ubrać choinkę. Duże te kalendarze. Nie bierzemy choinkę z Mikołajem, go trzymamy na rękach. Spokojnie. Damy radę. Niech nie opada w tobie duch świąt! Co Mikołaj dostał? Auto? Bo Mikołaj dopatrzył auto, które tam jest postawione na półeczce. Auto. I teraz dostał takie plastikowe, co jest zawieszką na choinkę. No i chwila spokoju. Masz auto? Alita. Alita tam jest, tak. Tak. Pokaż jakie masz auto. Takie, fajne. Takie masz, super. Jej. To usiądziemy sobie, żebyś mógł go dokładnie obejrzeć, tak? I długo go będziesz oglądał, tak? Bo to tam ma, on ma dużo elementów. Och. Dobrze. Słuchajcie, wczoraj nawet nie mieliśmy głowy już, bo tak jak mówiłam, Mikołaj był atencyjny, a my sami mieliśmy dużo pracy. O tak, teraz jesteś zmęczony. Pokaż jak leżysz, jak jesteś zmęczony. Tak, jesteś zmęczony. Super. Mama też by sobie tak poleżała. Możesz sobie mama poleżeć? Ani na chwilę te stupy nie mogą poleżeć. Te stupy. To są takie stupy. Małe ciepłe stópki. Już się znudzi. Cały czas chcę to auto, które jest tam. Słuchajcie, tam jest auto. Tam jest auto. I ono po prostu było tutaj na niższej półeczce, tu. Nie może tam być, absolutnie. Ja muszę iść znaleźć obrazek tutaj na to. Ta ściana to na razie jest, wiecie, teraz, tak? Zobaczymy, czy ona tak zostanie, bo możliwe, że będę coś zmieniać. Dając mnie na stówę będę coś zmieniać. Mam jeszcze w planach jedną rzecz, ale to zobaczycie jutro na odcinku. Sobie zrobimy takie przeglądanie pewnej strony, także musicie oglądać, żeby wiedzieć, o co chodzi. Miki, zostaw, nie wkładaj tam auta. Mamy nadzieję, że uda nam się dzisiaj ogarnąć ten salon, żeby posprzątać to wszystko, co jest za mną. Tam, wiecie, te wszystkie gwiazdy tutaj i tak dalej, firany się piorą. Także zobaczymy, mam nadzieję, że się uda. Trzymam za to mocno kciuki, jeszcze mamy trochę pracy. Mam nadzieję, że Mikołaj pójdzie spać i da nam skończyć to wszystko. Halo, tu jestem, aparacie. Wszystko jest ostre, tylko nie ja. Hej! 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 Przyszedł czas na kolejne prezenty. Jest! Dzisiaj, teraz będzie czwórka. Czwórka. Ja pierwsza. Ja pierwsza. Dobrze, Martusia pierwsza, czwóreczka. Proszę bardzo.
robicie? Niedobry. Znaczy dobry, bardzo dobry jesteś, ale... Proszę, kupisz sobie co będziesz chciała, bo nie wiedziałem, czy trafi z tym ubraniem wczorajszym. Więc myślałem, że kupisz sobie coś innego jak coś. Dziękuję! Zawsze. Na tym są po dwa. Dziękuję, Misiek. Kupię ci z tego prezent. Pierwsze o czym powiedziałam. Ja mam aparat, zaraz sobie zjem. Pyszne. Jak się Miki obudzi, to będzie Miki otwierał. Też czuję coś miękkiego. Ja nie wiem, jak ja to kleiłam, wiesz? I... To jest to, co lubię najbardziej. Majty? Bo Krzysiu, jak ten mem jest, no nie? Kochani, ja mam sobie majtek. Jutro zrobię pranie. No, tak, dziękuję ci bardzo, bo tego mi też brakowało bardzo. Martusia robi bardzo praktyczne. Ja wiem, że będą mi potrzebne. Tak. Bardzo się cieszę. Musisz sprawdzić potem, wiesz, czy pasujesz. O, obudził się nasz pan mały. Nasz Mikołaj obudził akurat. Więc to idziemy otworzyć od razu. Idziemy otworzyć, tak? Mikołaj ma tam firanę położoną, bo będziemy prałam, no i będziemy dowieszać i tak dalej. Cześć. A Mikołaj ma ściągniętą. A. Muszę mu założyć. Mikołaj ma ściągniętą, bo tak jak Martusia mówiła, prała zasłony. Tak, będziemy prać. Cześć. Mam, spadła butla, ja rozumiem. Tutaj jest twoja butla. Idziemy otworzyć kalendarz. Kocie, nie otworzył twórki. To nie jest auto. Nie? Nie, chyba nie. Nie łódka? Nie, to dajmy mu, żeby miał ten... Czekaj. Dajmy mu, żeby miał auto. O, będzie ci wile w pokoju. Chyba 15 to jest. 23 lat mówi zipie. Nie mam pojęcia, co to jest. To ci sprawdzam. Tak, tak. 23 Mikołaj dzisiaj. Dobrze. Mi chodzi 23. W przyszłym roku będzie trochę trudniej. Będę musiała to bardziej przemyśleć. Otworzymy butlę. Otworzysz prezent. Tak się oddamy. Ściągamy ten. Tak. No. Tak. No ściągnij, mocno pociągnij. Brawo! Super! Otwieramy. Tak. Ciekawe, co tam dostałeś za prezent dzisiaj? Co to dzisiaj jest? Co to jest? Co to jest? Mikołaj, co to jest? Co to jest? Proszę. Co to jest? Obadać. Mm-hmm. Fajne. Auto. Auto, tak. Musisz je przetestować, tak? Będziesz sprawdzał. No musi być przetestowane auto, tak. Czy fajnie jeździ. Ciekawe jak jeździ to auto. Sprawdzimy. On po mamusi jeździ. Sprawdzimy jak jeździ auto. Proszę. Tak. I jak dobrze jeździ? Yes. Jeździ auto. Brawo! Super! Podoba ci się? Podoba ci się, tak? Tak! Super auto. Jak jadź. Ja! Super! Brawo! Wow, popatrz. I jak ono szybko jeździ, Miki! Wow! No, wyścigówka. Yes. Wow! Super! Tak? Auta najfajniejsze, co? Mogliśmy zrobić kalendarz sam z auta. No. Jak tam, Mikuś? Zadowolony? Chyba zadowolony, co? Auta! Auta, tak. W tym było auto, tak?
gdzie wyrzucamy śmietki? Do kosza, tak? Ble. Tak, dokładnie. No, dziękuję, że mi dałeś śmietka. Wyrzucę. Jak robi auto? Jak robi auto? Super robi auto. O, znalazłeś chomika. Mam ci go wziąć? Tutaj go położę. Co ty na chomiczka? Chomiczek jest spoko już, czy nie spoko? Lepszy jest, jak nie gada, co? Nie, trzeba mu zabrać tego chomiczka, bo to... Nie, on go nie chce. On go chce po prostu wyrzucić, wiesz? Każdego pokoju. Dla ciebie chomiczek. Ale śmiejcie się, ja też miałam taką w dzieciństwie zabawkę, której strasznie nie lubiłam. Bardzo ją chciałam. Potem się jej wręcz zaczęłam bać. I ja normalnie miałam w pewnym momencie traumę na tą zabawkę. I rodzice mi ją właśnie chowali. Cześć. Budziak. No, chowali ci i co? Co? No, a co to było? To był ten... Tamaguchi. Tamaguchi? No, miałam taką paranoję na Tamaguchi, że nie masz pojęcia. Ale to była ta zabawka taka, co się ją karmiło? Tak, zdechła mi. I co? I tam był duch. No. Ja się tego tak panicznie bałam w pewnym momencie, że dostawałam takie, że ja płakałam. Rodzice mieli ją w barku i tak dalej, i tak dalej. Co mamy zrobić z chomiczkiem? Zakopać. Zakopać, no chyba tak. To mi go będziesz odkładał. Chcesz włączyć chomiczka? Tak? No jest włączony. No to ucieka odpowiednio. Uciekam odpowiednio daleko. Cześć Mikołaj. Cześć Mikołaj. Cześć Mikołaj. Nie, trochę dalej się to. Aha. Tak mówi mi. Chcesz go czy nie? Z rezerwą. Bam! Bo, bo, bo. Cześć! Hejo! Strasznie szybko zapiernicza, choć trochę mniej zapiernicza. Zapiernicza. Twój głos on taki... Ja to jestem jak Alvin i Wiewiórki? A najlepsze by było, jakbyśmy mieli dwa te chomiki. O Jezus. I jeden by od drugiego gadał. O Jezu, to by się nakręcały wzajemnie, to byłoby perpetuum mobile. Mój pachnący bobas. Bobas, mój syn tak pięknie pachnie. Okej, okay, to co? Żegnamy się. Wyłączmy może tego chomika, bo psuje feng shui. Mówimy pa pa pa. Nie wyłączać. Jego się nie da wyłączyć. Jezus Maria. Kolejna trauma dla matki. Mówimy pa 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 Mikołaj. Pa pa. Pa pa. Pa pa. Pa pa. Papa. Robisz papa? Papa. To jest taki słodziak. A jeszcze ten Miki dzisiaj sam wybierał to ubranie. Sam się ubrałeś? Papa, tak? Auto. Auto nasze.